jest ręka. Szymon Olkusz wrócił do bramki WKS-u. Po ilu meczach? Ile minęło spotkania w Sieradzu? 6 lub 7. To dużo. Jak oceniasz ten powrót do bramki? Dobrze. Gdyby nie ta pierwsza bramka, tutaj dużo szczęścia i przypadku. To rykoszet był od przeciwnika, od naszego zawodnika? Ten rykoszet był od Kuby Grodzkiego. Tak przypadkowo, że dostał w głowę, tym bardziej ta piłka. Już w inny ruch i ona zmieniła kierunek. Tak, zmieniła zdecydowanie ruch, zmieniła zdecydowanie kierunek. No ciężko, no a kto nie ryzykuje, no nie pije szampana, tak można powiedzieć. Można było coś zrobić przy tym drugim uderzeniu, tak z 30 metrów był strzał tego zawodnika z Widzewa. Oczywiście można było, tylko jest taka sprawa, że kiedy nie widzi się momentu uderzenia, nie wiadomo gdzie ta piłka jest kierowana. Później ona wyszła zza obrońców i no już nie było tego momentu, tej szybkości, żeby ją wybić. Jak zawodnik, zwłaszcza bramkarz, wraca po tak długiej, można powiedzieć, przerwie, i mimo że trenujesz normalnie, jest to czucie piłki i gry, bo był taki moment zawahania, że zostawiłeś piłkę, myślałeś, że ona prawdopodobnie wyjdzie poza, ona odbija się też od poprzeczki, bo taka sytuacja. To wynikało właśnie z tej długiej przerwy, czy po prostu nic mogłeś więcej zrobić? Nie, no, to są właśnie takie najprostsze, a zarazem najtrudniejsze piłki. No. Oceniając to, myślałem, że ona wyjdzie w ogóle, a ta piłka no, pod innym kątem leciała, prawda? I no miejmy szczęście, no mamy szczęście, że się odbiło poprzeczki. Z końcowego wyniku można się cieszyć, czy raczej żałować 2 punktów? Myślę, że można żałować po cichu 2 punktów, bo widzę był dobry, dobry rywal, ale no tak jak mówiłem, no pierwsza bramka, którą strzelili, no tutaj dużo szczęścia. Przy drugiej mogliśmy się lepiej zachować, także to konto powinno znacznie mniejsze być w straconych bramkach. Można się cieszyć z 1 punktu, czy żałować 2 straconych, panie trenerze? No powiem tak, no trzeba się cieszyć z tego punktu, bo był to dzisiaj bardzo, bardzo wymagający przeciwnik. Wszyscy żeśmy tutaj widzieli, że 6 ligowców no to nie jest byle co. Natomiast no, powstaje nam niedosyt, bo można było to w końcówce wygrać i były ku temu okazje. Ja tutaj, kto obserwował warunki pogodowe od rana, zastanawiał się, czy ten mecz dojdzie do skutku. I decyzja zapadła długo przed meczem i jak ocenisz tutaj właśnie tą murawę na WKS-ie? No, warunki były jednakowe dla obu drużyn, natomiast no, murawa była bardzo trudna, bardzo ciężka, bardzo grząska, stała woda, no, ale tutaj nie będziemy tak jakoś tam oceniać negatywnie, no, wynik poszedł w świat, mecz się odbył, to jest rzecz najważniejsza. Zmiana w bramce, podobno w targówku właśnie Rafał Kotecki zrobił błąd przy utracie gola, ale bronił bardzo dobrze. Czy jest taka zasada twoja, że masz 2 równorzędnych golkiperów i bronią do błędu? Czy po prostu rozmawiasz z nimi przed meczem i decyduje takie lepsze samopoczucie w dniu spotkania? Ustaliliśmy to, że kiedy tutaj przyszedłem, że grają do pierwszego błędu. Są to dwaj równorzędni, dobrzy bramkarze i w związku z tym uczciwość wymaga, żeby się tego trzymać, tych zasad. Bo to są dorośli ludzie i tutaj nie ma żartów i trzeba ich szanować, bo grają dobrą piłkę i naprawdę ciężko pracują i zasługują. Natomiast zasada jest taka, jeżeli zrobi błąd, no to zmiana i broni drugi. Jak zatem oceniasz powrót Szymona do bramki? Czy mógł zrobić więcej przy tym drugim golu, gdzie było uderzenie z 30 metrów? I kto zatem wyjdzie w 35. kolejce? No, muszę to wszystkie czasy na spokojnie przeanalizować. Zobaczymy, ustalimy w poniedziałek. Będziemy to omawiać, więc zobaczymy w poniedziałek.